Cześć, witam Was serdecznie, z tej strony Patryk, a to kolejny odcinek rolnictwa w pigułce. Przywitaj się, Maksiu. Cześć. Jedziemy sobie tutaj taką boczną drogą, dojedziemy do pola, zostawimy ciężarówkę i jedziemy po kombajn. To daj, Maksiu. Jak widzicie, znajdujemy się dzisiaj w innym pojeździe niż zawsze. Widzieliście mnie w ciągniku, widzieliście mnie w kombajnie. Dzisiaj jestem w ciężarówce. Wspominałem Wam na ostatnim odcinku, że będzie może nowy nabytek, jak się uda pojechać, kupić. No i udało się, pojechało. Kupiliśmy samochód ciężarowy Scania R420 z naczepą 42 metry sześcienne, klapodrzwi, także taka dość uniwersalna naczepa. Już zrobiliśmy kilka transportów po wapno. Dzisiaj pierwszy transport będzie z rzepakiem, najprawdopodobniej moim rzepakiem. Spróbujemy, zobaczymy, czy rzepak dzisiaj już jest suchy i czy będzie można go spokojnie sobie kosić. Pierwszy rzepak kosiłem 2 dni temu. Ciekawostka, był to ten rzepak, na którym pokazywałem Wam porażenie po mszycy. Wyglądał fatalnie, myślałem, że będzie bardzo źle z plonem. Tym bardziej, że się słyszało w okolicy, że te plony są na poziomie 2-2,5 tony, dobry rzepak. A tam się okazało, że ten rzepak sypnął 2,5 tony. Naprawdę, nie wiem z czego, nie wiem jak, ale 2,5 tony. Także bardzo, ale to bardzo dobrze. Mimo tego, że nie wyglądał, to sypał. A to najważniejsze, wyglądać nie musi, byle sypał. Ja Wam też powtarzałem kilka razy, że dana uprawa nie musi wyglądać. Ważne, żeby ten wynik ekonomiczny na końcu był jak najbardziej dodatni i jak najlepszy dla naszego gospodarstwa. I tak w przypadku tego rzepaku było, bo te 2,5 tony już na to, co tam być miało i być może on by był tak wyglądał, że był do przeorania, oddał taki plon, to myślę, że duży plus. Zobaczymy, jak u nas ten rzepak wygląda ładnie. Latający samolot, gdzie Maksiu? A, smur się zrobił. Zobaczymy, jak on wyjdzie. Nakłady były poniesione dość znaczące. Był zadbany według mnie. Tam nic mu nie powinno brakować. Także miejmy nadzieję, że ten rzepak się odwdzięczy. Sezon nie był łatwy, bo susza, bo przymrozki. Ale jestem pozytywnie nastawiony właśnie po tym rzepaku, który oddał 2,5 tony, a wyglądał bardzo słabo. A mój wygląda obiecująco. Co będzie, będę Wam pokazywał na bieżąco. I sobie tak ocenimy. Może zważymy samochód, tutaj to jedno pole ma niecałe 6 hektarów, 5,80, to zważymy dokładnie, jaki plon nam wyjdzie, tej wagę mam 5 km od siebie, to pojadę, zważę, jeżeli tylko czasu wystarczy, no i zobaczymy, jaki ten plon z tego pola wyjdzie. Tutaj mamy Atorę, hybrydę, która wyglądała od początku dużo lepiej i miejmy nadzieję, że ten plon też będzie naprawdę fajny i zadowalający mnie, czyli rolnika. Staniemy sobie tutaj jakoś tak boczkiem przy tym rzepaku. Co, Maksiu? No ten rzepak będziemy kosić. Widzisz, jakie duże pole? Będziesz kosił ze mną? A ja będę siedział w ciężarówce, bo lubię siedzieć. W ciężarówce będziesz siedział? I będziesz spał na tym, na leżance? Bo lubisz bardzo. Dobrze. Dobra. My kończymy naszą zmianę w ciężarówce. Jak się ten samochód pompuje? Bo powiedziałeś, się pompuje? No on się sam pompuje, odpala się sobie pompuje, podnosi poduszki do góry. Tak? No, samemu. Jesteśmy ponownie już na polu, header podczepiony. Jak widzicie, kosił niedawno ten rzepak, jak Wam mówiłem. I jedziemy zobaczyć, jak to u mnie na polu będzie. Mam nadzieję, że kamera jest dobrze ustawiona, że plon będzie wysoki i nic się nie będzie działo. Tu macie pogląd tak z daleka ciężarówki. Trochę mam szyby zakurzone, ale już nie będę ich się ścierał po faceli i tak będzie tragedia. O, tak wygląda naczepka. Dobra, kombaj mamy na rzepak ustawiony, mi się wydaje, bo tam u kolegi kosiłem i to szło naprawdę bardzo fajnie, bez strat. No, Łukasz jeszcze coś przynosi. Ja picie mam! Widzicie?
się Max już nie chce jeździć, bo ma tira. I już go kombajn nie obchodzi. Tu widzicie, mam jedną gaśnicę, tak dodatkowo, jedną tam zamontowaną. Tą też trzeba gdzieś zamontować, ale jeszcze się nie zebrałem. Mam dwie duże gaśnice, jedną mniejszą, bo jakby coś się działo, żeby było czym walczyć. Dobra. Włączamy motarnię. Otwieramy zbiorniczek. Zbiornik. Siadaj, zobaczymy jak to chodzi. Ja chcę się napić mojego picia. Dobra, zbiornik mamy otwarty. Włączamy mocarnię. Mocarnia włączona. Włączamy header. Próbujemy. Równo 2 tygodnie temu. 4 litry Roundupu, nie Roundupu, glifosatu. 150 litrów wody, także dość duże stężenie, a w glifosacie właśnie stężeniem się robi to działanie. Kosić. Rzepak jest, tak jak mówiłem na jednym z filmów, taką uprawą dla wymagających i takich osób, które naprawdę lubią zaangażować się w uprawę, ale na końcu widać ten fajny efekt ekonomiczny. Miejmy nadzieję, że w tym roku u mnie też tak będzie i ten wynik ekonomiczny będzie naprawdę fajny. No tutaj rzepak jak teraz leci. Tutaj to się sypie. Naprawdę konkretnie, nie wiem czy widzicie, bo szyba jest trochę przymglona, ale się sypie. Co tam w trawie piszcie? Na tego badyla. Zobaczcie, rzepak był naprawdę do końca zdrowy, jeszcze łodygi zielone, mimo tego, że 2 tygodnie temu glifosat, jeszcze były liście. W ogóle się nie ma. Nie, tu to nie wiem, czy nie chować był.
praktycznie nic nie ma, pojedyncze nasiona, także nie ma co zwiększać wiatrów, kosić tak jak teraz, można nawet trochę wyżej kosić, bo po co ta zielenina ma lecieć na kombajn. I teraz sprawdź jeszcze raz wilgotność na tym lepszym. Tu jest wszystko domucone. Tu jest czysto. Że możemy działać. Zobaczymy, co w tym roku Atora na tym polu nam pokaże. Oła. Dobra. Rzepak suchy, można kosić 8,6 na 9%, jest bez potrąceń i najlepiej taki kościół się od razu sprzedaje, bo niestety dopłat przy sprzedaży teraz bezpośrednio na skup za suchość nie ma. Potem jak się przytrzymuje, te dopłaty są, ale teraz najlepiej kosić 9 według mnie. Mamy największą masę. Jeżeli chodzi o desykację rzepaku, ogólnie jestem przeciwnikiem. W tym roku u siebie desykowałem z tego względu, że po prostu chciałem, żeby ten rzepak jakoś poszedł przed żniwami, założyć, zdjąć ten stół, nie przeskakiwać 15 razy, bo kombo jest na usługi. I byłem z tą myślą, że no pewnie trochę sobie ograniczę ten plon, ale chociaż zbiorę to dość wcześnie i nie będzie potem paprania. Aczkolwiek starałem się wybrać jak najpóźniej ten moment, bo niektórzy już desykowali nawet 2 tygodnie przed tym, co ja robiłem, no ale to jest za wcześnie, to jest zjedzenie sobie plonu. Właśnie tak jak się słyszało, że dobre rzepaki 2,5 tony, ja mówię, że w tym czasie, kiedy były one koszone na początku, to nie było dobrych rzepaków, bo albo już był tak zeschnięty, że ktoś go zasuszył bardzo wcześnie, albo był rzepak zbyt szybko spalony, albo zbyt szybko skoszony po kosówko. Do zbiornika ładnie leci. Zawsze jak oglądałem filmiki, ktoś sobie kosił takimi kombajnami, to zazdrościłem. Po prostu zazdrościłem, że ktoś ma tak fajnie i sobie też nie ma, może przyjść w takiej spokojnej atmosferze. A teraz udało się tak, że samemu można to robić. Jest to naprawdę, naprawdę duży, duży, duży przeskok. Musimy teraz kosić dość nisko, żeby tą ścieżkę ładnie zebrać. A potem będziemy się starać jak najwyżej, jak najmniej masy szło na kombaj. Po co mamy go męczyć? Mamy do tego sprzęt, żeby to potem przerobić. Nie ma sensu, żeby tą masę pchać niepotrzebnie, bo i straty, i kombaj ma ciężej, i paliwa więcej. To same minusy tak naprawdę. Im wyżej, tym lepiej. Tak, żeby po prostu wszystko zebrać.
teraz sobie poziomowanie włączyć automatyczne. Niech się poziomuje. Jak jest tak wysoko, to nie łapie poziomu. To za dużo daje, niektórzy koszą bez stołu do rzepaku, ale no ja sobie nie wyobrażam. Tak jak tutaj mogłem mieć wysunięte trochę do przodu motowidła, fajnie to zbiera, równo towar wchodzi do kombajnu. No i wiem, że ten rzepak, który nawet walnę tymi motowidłami, bo teraz walnę i to sporą część, to spada mi na stół. No i sobie to po prostu zbiera. A bez stołu, no myślę, że te straty byłyby sporo, sporo większe. A to nie o to chodzi. Powiem wam, że jak słyszałem te plony z okolicy, 2-2,5 tony, że dobry rzepak, każdy tak mówił, że nie ma i nie ma i nie ma, to byłem naprawdę trochę podłamany i tak myślałem, że w przyszłym roku no jeszcze mniej tego, znaczy coraz mniej tego rzepaku i będziemy to ograniczać, ale wydaje mi się, że u mnie nie będzie aż tak źle. Tego rzepaku też trochę na przyszły sezon zasieję. Zmianowanie fajne, nie roślina, która lubię, naprawdę lubię rzepak uprawiać. Roślina wymagająca dla cierpliwych też, dla konsekwentnych w działaniu, bo tu konsekwencja się liczy i to bardzo. Nie wolno odpuszczać nawet jednego najmniejszego zabiegu, albo iść po teniości i ten zabieg robić jakoś bardzo, może nie mówię, że jakiś mały odstęp nie można zrobić, ale no żeby naprawdę no wszystko się trzymało w jakichś ryzach i robić to dobrze i konkretnie, bo rzepak wtedy nam się odwdzięczy po prostu. Z godziny na godzinę też ten rzepak będzie coraz suchszy. Słoneczko jest, wiaterek jest. Sprawda, pogoda w ostatnich dniach się zepsuła, kiedy ten sezon żniwny nadszedł, co chwilę przekropuje. Jeszcze żeby to przyszedł jakiś konkretny deszcz, żeby trochę tą kukurydzę poratował, to by było fajnie, bym nie narzekał, ale takie deszczyki, litr, 2 litry, pół litry, pół litra, pochmurna pogoda, nie potem nie dosusza tego, jest trochę wkurzająca. Mam też jeszcze facelię na pokosie, bo w końcu ją chciałem na pokos i myślę, że jutro będziemy atakować facelię. Przełożymy stół i atakujemy facelię, bo facelia jest dość newralgiczna, bym powiedział, jak to słowo, wrażliwa na jakieś zjawiska, albo nawet ulewny deszcz, większy deszcz, kiedy już dojrzała i potrafi nam po prostu wylecieć. Dlatego lepiej przełożyć, wykosić facelię i wrócić na rzepak. Rzepak też jest dobrze ubezpieczony, także nie ma co się martwić, a lepiej tą facelię wymucić. Jechałem u siebie przedwczoraj, była zielona od spodu, leciał naprawdę gnój. Jechałem do kolegi, gdzie miał trochę słabszą tą facelię, wykosiliśmy 2,5 hektara, ale też nie była idealna wilgotność i resztę od niego zostawiliśmy. No i postanowiłem, że jeszcze kilka dni musi poleżeć. Akurat to będzie czwarty dzień, także myślę, że od spodu to też fajnie dojdzie i będziemy mogli skosić suchą, fajną facelię. Też myślę, że wam filmik z tego pokażę. Długi będzie ten vlog, pewnie nudny. No o co tu przy zbiorze gadać? Jeszcze wam może opowiem dalej, albo to przy kolejnej okazji, bo tego mucenia jeszcze będzie sporo w tym roku. Co tam w przyszłym roku, jakie odmiany rzepaku planuję zasiać, jakie poletka będę miał, będę miał też poletka u siebie na polach właśnie z rzepakiem z jednej z firm. Jak to będzie u mnie wyglądało? Teraz okres intensywny u nas, w gospodarstwie, w firmie, bo jak widzicie, przyszedł samochód, wczoraj właśnie zatrudniłem też kierowcę, od przyszłego tygodnia zaczyna jeździć. Trasy, bardzo dużo tras właśnie po wapno, jeżeli ktoś by potrzebował wapna, to zapraszam, mam wapno z kilku kopalni, chyba 5-6 kopalni, wapna węglanowe, wapna dolomitowe, wapna tlenkowe, wszystko w zależności od tego, czego potrzebujemy. Wozimy cały czas na bieżąco, no teraz mamy jakieś 20 samochodów do zawiezienia na spokojnie, także trochę czasu będzie oczekiwania, jeszcze trochę nam żniwa przeplotą. Wapno, które też ważne, dostanie się na dofinansowanie. Myślę, że warto teraz o wapnie pomyśleć i wykorzystać to dofinansowanie. Jest to program bodajże 4-roczny, ale przy tych potrzebach, które są na wsi i na naszych glebach, to myślę, że warto już pomyśleć teraz, że w tej pierwszej turze dostać, bo potem może być, że będą jakieś braki i tych pieniążków nie będzie. Najważniejsze jest robić badania. PH, takie od którego się to dofinansowanie dostanie, to jest 5,5, równe 5,5 bądź poniżej 5,5. Także musi być taka gleba, która naprawdę wymaga tego wapnowania. No i wtedy mamy zalecenia, robimy próbkę, składamy od 1 sierpnia, bodajże mają być wnioski w okręgowych stacjach chemicznych. Składamy wniosek i dostajemy dofinansowanie. I to jest takie dofinansowanie, które w tej chwili w gospodarstwach do 50 hektarów
w 100% pokrywa nam koszt wapna. Czyli wapno mamy za darmo. Jak dają za darmo, naprawdę warto korzystać. Ja sam już sobie tam jeden samochód przywiozłem, jeszcze 3-4 przywiozę, badania za chwilę będą. Może nawet z 5 samochodów, żeby to było. Nie wiem, czy we wszystkim roku od razu wykorzystam to wapno, wywapnuję, ale niech będzie. Skoro dofinansowanie jest, skoro można skorzystać, no to czemu nie? Korzystać trzeba. Wapno to podstawa. Bez wapna żadne inne składniki, no nic, a nic nie będzie dostępne dla naszych roślin. To jest jedna z moich lepszych działek, jeżeli chodzi o wapnowanie, jeżeli chodzi o wszystkie składniki, bo to jest moja działka od dawien dawna. I tutaj co 3-4 lata wapnuję. W tamtym roku też chyba to wapnowałem. 3 lata wcześniej też wapnowałem. I tu pH jest na dobrym poziomie. Tutaj już nie trzeba nic więcej robić, co 3 lata dbać. Nie trzeba jakoś podnosić wielkich dawek dawać, bo tutaj na tym polu nam spokojnie tego wapna wystarczy. No ale trzeba tak robić na każdym polu, żeby było. A mam jeszcze nowe dzierżawy, mam pola, które tam są od 2, 3, 4 lat moje, 5. Tam jeszcze brakuje, trzeba dociągnąć, ten proces odkwaszania nie jest szybkim procesem, na to trzeba trochę poświęcić czasu, im gorzej, tym dłużej, no ale warto, bo bez tego nie wystartujemy. Także jeżeli tylko możecie, to składajcie wnioski, jeżeli będziecie potrzebowali jakieś rady albo zakupu wapna, dobrego wapna, czy byście chcieli porady, jakie to wapno i co zamówić, no to dzwońcie śmiało, tam mój numer gdzieś na pewno jest, może pod tym filmikiem też będzie. Jeżeli tylko będę mógł, to doradzę, pomogę, no ale wapnowanie to podstawa. Dobrze, żeby się o tym przypomniało, żeby powiedzieć, bo naprawdę wapno to najważniejsza rzecz i no, tego nie oszukasz, w ziemi nie oszukasz. Jak nie ma wapna, to wszystkie inne składniki są poblokowane. No i niestety możemy ładować setki złotych, tysiące złotych w nasze hektary, a i tak tego efektu końcowego, ekonomicznego mieć nie będziemy. Jak jest pełno. O, schodki. Zaraz zobaczymy, jak to ze stratami. Jest dość czysty, sporo jest czerwonego, bo ususzyło go na pniu. Jest pełniutko, zaraz by się wysypywało. Dobra, sypiemy na tira. Obuwie robocze, klapki, kuboty. Nie, no niestety nie kuboty, nie stać mnie. Ja kończę sypanie, koszę sobie dalej, już nie będę dłużej kręcił tego vloga, bo trochę czasu to już jest, bo dokładnie nam zajęło to jakieś 50 minut. O, ktoś dzwonił, jeszcze widzę,
Grudnowski, Krzysiek, on też kosi rzepak. Kończę. No i co, widzimy się, jak będę to ważył, albo jak będę kończył kosić, powiem wam, jak to wyglądało.